W ramach programu LIFE zostały nasadzone drzewa, bo zostały wycięte. Tutaj zostały jesiony. Jesiony w tej chwili chorują na choroby jesionów. To są młode, szkółkowane. Mam nadzieję, że nie zachorują. A kiedyś w dolinach takich strug jak Mleczna występowały łęgi jesionowo-olszowe. W tej chwili właściwie już trudno je spotkać gdziekolwiek. Natomiast tutaj jeszcze mamy, no mam nadzieję, że te się przyczynią do tworzenia takiego łęgu kiedyś, kiedy pewnie już mnie nie będzie, ale może tak będzie. Mamy tutaj wykę brudnożółtą, która przybyła do nas z południa Polski. Jej jest jadalna, także można ją próbować jeść i tak dalej. No gatunek w sumie troszkę inwazyjny, a troszkę nie. Natomiast na pewno tym gatunkiem inwazyjnym jest tutaj nawłoć olbrzymia. No i tutaj topinambur. Młode pędy właśnie rosną. Natomiast z nim się rozprawiają tutaj dosyć skutecznie dziki, trochę ograniczając jego ekspansję. A jesteśmy w ogóle na bulwarach odrzańskich. W Radomiu kwitnie bezczarny. No i jego zapach. Natomiast tutaj, no niestety. Ale tutaj jest taki pomysł miasta, żeby w tym miejscu otworzyć łąkę kwietną, a tam, gdzie rzeczywiście w tej chwili istnieje łąka kwietna, żeby zrobić plac zabaw dla dzieci. Nie wiem, podobno urzędnicy tutaj byli. Prawdę mówiąc, nie sądzę. Nie sądzę, ale przynajmniej ci, którzy byli, no pewnie na przyrodzie się nie znali, a może nie weszli głębiej, nie zobaczyli tego terenu, który ma być w przyszłości terenem przeznaczonym pod plac zabaw. Natomiast tutaj sobie wyobrażają łąkę kwietną. Ja sobie wyobrażam tutaj plac zabaw, a tam pozostawienie tego w takim stanie, jakim było. Tu jest ujście jednego z kanałów deszczowych odwadniających, oto gołąb. A tam mamy kaczuszki, tak? No i tu jest taka laguna. Tutaj jest taka laguna, a po drugiej stronie jest dzika Pietruszka. Już nie taka jak za Mieszka I, kiedy tutaj powstawał gród, który pilnował, żeby ściągać tutaj podatki. Chcę podać jeszcze do oczka wodnego, które tutaj powstało w wyniku wyrzucenia warstwy oglejonej, czyli takiej nieprzepuszczalnej, glejowej. I jej właściwie wymodelowania, rozrzucenia na tym terenie. I ta niecka chłonna tutaj została. Czy że woda tutaj bywa, czasami okresowo, to widać, prawda? Natomiast jak widać, ta woda nie utrzymuje się na stałe. A szkoda. A tam dalej macie właśnie teren. Może dojdziemy, a może nie dojdziemy. Tutaj siatką są ogrodzone nasadzenia z uwagi na bobry. Po prostu. Tu są dwie nieckie chłonne, które mają przejmować wodę, tak żeby ta woda od razu nie przychodziła do tego pogłębionego koryta. Bo mimo, że tutaj renaturalizowaliśmy rzekę, to na tym odcinku tak naprawdę ją odwodniliśmy. Natomiast tutaj, o, tam mamy ostorzeń warzywny. Przyjął się niewiele. On był właściwie przeszczepiony, bo to były przeszczepione z Doliny Kosówki. Tam właściwie zarasta. Ale tutaj widzę, że całkiem nieźle sobie ma. Przynajmniej ta kępa, która była przesadzona. Tych kęp nie było tutaj dużo. Ta trzcina też jest przesadzona. No ale tutaj w tych już, o, macie, ostrożnie. Tak kiedyś była kształtowana łąka ostrożeniowa. To jest drugi rak funkcjonowania i widzę, że się przyjęło. Także, no przynajmniej tutaj w przypadku tego gatunku jest sukcesik, ale tutaj z kolei już są na błocie, więc trudno mówić o sukcesie pełnym. Należałoby to wykaszać i sukcesywnie dosiewać tutaj pieronogi,
już się widzę, dużo ważek właśnie tego gatunku, o którym wspomniałem, pierorogów, pewnie ostatnio się przeobraziły i dosyć licznie ta postać dorosła. Ciągle gonimy te same gołębie, a tu samotnik stracił rodzinę, w każdym razie indywidualista. A nie, ta mamusia tam jest z całą resztą kaczek. Także krzyżówki tu sobie funkcjonują. Tutaj mamy wierzby, też zasadzone w ramach tego projektu, o którym wspominałem już wcześniej, czyli projektu Radom Klima. No i idziemy. Natomiast tutaj była propozycja, żeby po prostu utwardzić tą ścieżkę i żeby ta ścieżka była po prostu ścieżką komunikacyjną. Tu jest kanał Ulgi, czyli wysokie wody, jeśli nie mieszczą się w korycie, które płynie tam, płyną tym korytem. Ale właściwie tak jak patrzę na to, to orzeba zielona się pojawiła w korycie. To co widzicie? No i tutaj mamy olchę, tutaj bobry na szczęście jeszcze nie dotarły, dlatego że one tutaj wszystko właściwie już wcześniej wykosiły, szczególnie osiki, tam dalej nie chodzą. No i w tym miejscu ma powstać, tam dalej ma jest zagłębienie. Czasami trudno jest nie zapaść się, nawet będąc w gmowcach takich 50-centymetrowych. Przejdziemy tutaj. Chciałem wam tylko pokazać, no teraz jest sucho generalnie, więc tutaj sobie można spokojnie przejść, jaśmin kwitnie. Hop. Tu mamy dojście do bulwaru głównego, czyli Odrzańskiego. Natomiast tutaj mamy to obniżenie i w tym obniżeniu według projektów a ma się znaleźć plac zabaw dla dzieci. Czyli to wszystko wycinamy, te wszystkie wierzby, te trzcinowiska, gdzie jest troszkę rodzimych gatunków, a tam, gdzie są nierodzime gatunki, sprowadzamy, robimy łąkę kwietną, też pewnie głównie z nierodzimych gatunków. Cały czas za nami podążają, to znaczy ja podążam za gołębiami, które wypłoszyłem na początku tego filmu. A już chyba minęło 8 minut. Nie wiem, czy to są te same. Zaraz zobaczymy. O, są. Teraz trochę wędkarzy się tu pojawia. Tutaj jest to duże oczko wodne, a tam ktoś zbudował, nie wiem co zbudował, może dzieci bazę sobie zrobiły po prostu. W tym miejscu, jak widać, bobry chodziły. Jest ścieżka. A tutaj wszędzie narzut kamienny. Czyli zaprzeczenie renaturalizacji. A jednym z elementów całego projektu miała być renaturalizacja. No ale różnie ludzie ją rozumieją. A szczególnie urzędnicy miejscy w Radomiu. No takie moje złośliwości, ale nie bez podkrycia. Kukułeczka kuka, jest za nami. Najpiękniej, jak tutaj renaturalizację robiły bobry. No tylko wtedy mieliśmy piecuszek śpiewa. To są dawne ogródki działkowe. Teraz jest pomysł, żeby tutaj zrobić starodawny ogród, znaczy średniowieczny sad. Wobec tego te wszystkie olchy, które tutaj widzicie, olch jest mało, ale te sosny i te topole białodrzewy, które tam już się ładnie rosną i ta roślinność, która była, została, bo była sadzona przez ludzi, pewnie pójdzie pod pień, no bo trzeba będzie zrobić miejsce dla jabłoni. No jednocześnie sad, który rzeczywiście mamy
i które należałoby chronić. Mówię o ostroniu. Jest w tej chwili dogęszczane gatunkami, na pewno nie ogrodniczymi. Wręcz przeciwnie, sadzone są tam buki i inne drzewa. Natomiast no, wydaje mi się, że tu należałoby odejść od tej koncepcji, tego zagospodarowania, zaakceptować to, co ludzie nasadzili i pomyśleć, jak to można wykorzystać. Natomiast sadek na ustroniu zostawić jako sadek. No ale do tego trzeba mieć jakąś, nie wiem, wyobraźnię, wizję, a najwyraźniej tego w Urzędzie Miejskim nie ma. Tam przede mną, przed nami, to co widzicie, to jest komin dawnego igobarni borkowskiego. Radom przed pierwszą wojną światową właśnie rozwijał się dzięki garbarniom. No i rósł tutaj przemysł garbarski. Oprócz tego już później dzięcioł zielony, widzicie? Przeleciał tam. Pewnie zobaczyliście punkcik na ekranie komputera, ale to, bo uwierzcie mi, tutaj jest właśnie dzięcioł zielony. Pytanie, ile tych drzew poznaczonych tutaj, które poznaczono. Tutaj, o, widzicie, tam grzywacz siedzi. Te wszystkie suche drzewa, które są tutaj na tym terenie, no ten może być niebezpieczny. Czy ta olcha, która tam dalej jest, również może być niebezpieczna dla spacerujących. Niemniej tam, gdzie jest możliwość, należałoby pozostawić te suche drzewa, dlatego że one stanowią fajną czatownię dla ptaków, które tam siadają, dzięcioły, gołębie. Bardzo wiele rano można tutaj zobaczyć ptaków. Natomiast no, tam, gdzie stanowią niebezpieczeństwo, jak te olcha tam, no to należałoby w jakiś sposób ją usunąć. Drewno najlepiej by było pozostawić, a nie wywozić, tak jak tutaj wcześniej wywożono drzewo, które ścięły bobry, żeby uzupełnić sobie zapasy, po czym zabierano te ichnie zapasy, wobec tego one wycinały dalej, wobec taki był samonapędzający się mechanizm odlesiania tego terenu. Tam po tamtej stronie do tej pory, już po 7 latach, nie można zatkać dziury w kanalizacji deszczowej, bo chyba nie ogólnospławnej, która cały czas odwadnia torfowisko 7 hektarów, także cały czas tony w ujęciu rocznym miasto Radom emituje do powietrza dwutlenku węgla. Natomiast no, mamy się adaptować do zmian klimatu i mamy to ograniczać. A tutaj jest prosta sprawa, po prostu należy uszczelnić odpowietrznik do kanału deszczowego. O co zwracam się co roku tradycyjnie do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego i nic z tego nie wynika. Tam jest pozostałość takiej alei, która kiedyś prowadziła z Grodziska w Radomiu, z Piotrówki, właśnie złożona jest z topoli odmian Fast Ignata, czyli takiej kolumnowej. Tu mamy specjalnie, tutaj jest kanał, który nie został mniej więcej od tamtej wierzby, którą widzicie, w 1927 roku rozpoczęto regulację, kopanie kanału Strugi. Tutaj miały lecieć dwie bocznice kolejowe do zakładów mięsnych. No i ten teren miał zostać, ten teren tutaj miał się stać, zdaje się, w zamyśle ówczesnych władz, dzielnicą przemysłową. To już kilkakrotnie o tym wspominałem, to była pożyczka firmy Olen Company, z Olen Company ponad 2 miliony dolarów, za co Radom zbudował sobie nowoczesną kanalizację sanitarną, też wodociągi pobudował, natomiast odstąpiono od budowy oczyszczalni ścieków, chociaż była przewidziana w tymże projekcie. Natomiast no, państwo wydało zgodę na wyrzucanie ścieków nieoczyszczonych do
rzeki Mlecznej wówczas. No i stąd tak naprawdę przez następne 80 lat Mleczna słynęła głównie z mlecznej barwy, no i ze smrodu. Ja tu przyjeżdżałem jako uczeń szkoły średniej, no i nie było co tu oglądać, dlatego że bo ta rzeka przedstawiała obraz nędzy i rozpaczy, przynajmniej dla przyrodnika. Ja się zastanawiałem, jak można pozwalać na coś takiego, ale tak było. Jeszcze do lat 90. ta rzeka po prostu śmierdziała. Natomiast no, mamy 60 hektarów terenów otwartych w sercu miasta. Należałoby je spróbować zagospodarować tak, żeby następne pokolenia ludzi, którzy będą mieszkali w Radomiu, mogły z tego korzystać, ale nie tylko pokolenia ludzi, ale pokolenia, no nie wiem, ale żeby przyroda też z tego korzystała, żebyśmy współegzystowali. No bo jesteśmy od przyrody uzależnieni w taki czy inny sposób. Tutaj też najprawdopodobniej występuje zgniotek cynobrowy, o którym już kilkakrotnie wspominałem, czyli taki mały, spłaszczony chrząst, który jest drapieżnikiem. Jego larwy polują inne owady, larwy innych owadów, które żyją w takim zamierającym drzewie. Żywią się łykiem, to są roślinożercy, a zgniotek cynobrowy jest jak wilk w tym stadzie i żywi się roślinożercami. Ale jest bardzo piękny, no, wygląda jak kiedyś taki piórnik,